Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pokażę Wam sekret, jaki udało mi się odkryć. Tutaj był taki interaktywny mur. I proszę, tutaj mamy mały zapas. A szkoda, że nie możemy tam dalej iść. Wydawało mi się, że będziemy tam mogli przejść, ale widzę, że nie. Dobra, ja sobie może przyspieszę i spotkamy się tutaj w tej lokacji. Okej, już jesteśmy na miejscu. Wchodzimy do tych ruin. Pogadajmy jeszcze z tym duszkiem. Zrobiłeś to, o co prosiliśmy. Miło mi to widzieć. Oligarków już nie ma. Okej, otrzymamy 4500 doświadczenia. Wraz ze zniszczeniem ich zatrutych dusz, ta ziemia zacznie się odradzać z czasem. To, o co następnie cię poproszę, będzie już bardziej wymagającym wyzwaniem. Co jest następne? Wielki kapłan Zartuchzachlen był arkowianem, przez którego wszyscy nekromanci świata zostali wygnani do stopni udręki. Nawet po śmierci kontynuuje gromadzenie zagubionych dusz arkowian, by wysłuchiwali jego przeklętych kazań. Przyszedł czas, by rozproszyć jego trzodę i wygnać tego heretyka z tego świata. Dobra. Idziemy z gościem. Wielki kapłan przebywa na trzecim poziomie stopni udręki. Z tego co pamiętam, no to tutaj był mały problem z tym. Z tą mapą. W sensie takim, że te drzwi nam się blokowały. Po śmierci musieliśmy jakby wytworzyć klucz. 33 poziom potwory tu są. Ja pierdzielę. Będzie problem. Ale szybciej zdobędziemy doświadczenie. To też jest plus. Ale będzie ciężej. Na pewno. Stopnie udręki. Przeciwnicy już niestety nie tak szybko nie giną nam. Poświęcenia. O kurwa, ale rzeczy wypadło. Będzie trzeba chyba ulepszyć te kościotrupy za chwilę. Tak zlewelujemy postać. Dlatego, że mają, widzę, coraz większe problemy z przeciwnikami. O, fajny nawet. Tych skrzyń tutaj jest tyle rozsianych, że trzeba naprawdę zwracać uwagę, żeby czegoś nie przeoczyć. Błyszczący szmaragd. Na pewno się nam przyda do tworzenia jakichś tam przedmiotów. Zjawa. Trupy kontra koszy trupy, nie? Ale w sumie bardzo fajnie to sprawnie idzie, kiedy używamy koszy trupów. Walka zdecydowanie łatwiejsza. 3 przeciwnicy zajmują się naszymi towarzyszami, a my jesteśmy w sumie wolni i możemy atakować. Tą kosą to ja rzeczywiście chyba nic nie robię. Także kiepsko to wygląda, jeśli chodzi o kosę. Postaram się wykonać tą tutaj lokację do spodu w podstawce. O kurczę, sekret. W podstawce tego mi się nie udało zrobić. A i tarcza, nie potrzebuję tarczy. To jest jako broń? Rzadki rodzaj, podręczny przedmiot magiczny.
Dobra, już wchodzimy do następnej lokacji. Ale zanim to zrobimy, tutaj widzę jeszcze jest skrzynia. O kurde, jakiś boss się nam tutaj pojawił, po ścianę olbrzym. Kurde, ekwipunek się nam zapełnia w zastraszającym, szybkim tempie. Dobra, wchodzimy do kolejnej lokacji. Ból tym razem. O kurde. Ostro. To się trupy już tak nie giną szybciutko, jakby się nam chciało. Jakby się wydawało. Tutaj gdzieś chyba jest jeszcze jakiś sekret jeden. Złom. Dobra. Jeszcze trupy się trzymają, o dziwo. O kurde, kto mnie tak załatwił? A, to jakiś jest mały bosik. Wszystko jasne. O kurde, ale rzeczy. Trzeba się chyba przenieść do miasta, bo już nie... Zaraz zobaczymy, czy coś ciekawego nam tutaj wypadło. 140 budowa ciała. Nic, nic wartego uwagi. O kurde, kolejny boss. O kurde, pieczone. Czemu tylko trzech? Jest. Kurde, boss za bossem. No, no, musimy się chyba przenieść do miasta, niestety, sprzedać to wszystko. I wracamy tu zaraz, oczywiście. Wracamy i pójdziemy na tego bossa. Mam nadzieję, że nam uda się otworzyć te drzwi. Nie wiem, czy pamiętacie przy tym bossie. Nie ma ramienniki. Kościany amulet. Eteryczne przedmioty to są strasznie szkiczowate. 130. No ale słabe. Ja potrzebuję coś, co mi daje duchowy ten. Przebiegłość, budowę ciała i duchowość. Dobra, już wracamy szybciutko do sali bólu. A te zielone przedmioty to może będą wartościowe. 228, duchowość. A buty nie mogę założyć, bo nie mamy 35 poziomu. Ja pierdziu. Budowa ciała, zdrowie, zdolność ofensywna. No nawet fajne. Ale strasznie mało pancerza. Także nie warte uwagi. Nie, czekajcie, tam coś jest. Jak się tam dostać? Skarb. Laska dynamitu. Kurde bela. Tą laskę dynamitu to jednak musimy nosić przy sobie. Widzę, wcześniej chyba tego nie było w podstawce, takich skrzyń pozamykanych na dynamit. Laska dynamitu znajduje się u nas w sarkofagu. To tutaj.
Laska dynamitu, gdzie ona jest tutaj? Dobra, tak to zrobimy. Otworzymy tą skrzynię. Mam nadzieję, że coś tam fajnego wypadnie. Ja już tu jestem. To trzeba to sprzedać. 2 razy szybki wypad do miasta. Dobra, otwierajmy tą skrzynię. Nawet chyba. No, mapa, siostąd. Wypaczona tkanka mózgowa. O kurde. Obrażenia, odporności na obrażenia od ognia, od błyskawic. Co się nam przyda na bossa, to sobie. Ale mam odporności na żywioły, więc one chyba wszystko. A żywioły to są 3. Fajne. Ogień, zimno i błyskawice, więc to nam daje 3 odporności, nie 2. Więc gorsze te buty są, więc chyba nie warto było tutaj tego. Oprócz tej wypaczonej tkanki mózgowej. Średni interes. Co mnie tak muci? A te kościotupy naprawdę są mocne. O kurde, boss jest. Boss jest, boss. O kurde, jeden kościotupek został nam. Trzeba przywołać. Jeszcze trochę, please, jest. Kolejny wrogi boss zabity. Ja pierdziu. Reputacja 35. Haftowana szata. Strasznie tutaj dużo tych bossów, było w sumie 3. Na tym obszarze. I znowu jakieś dziadostwo. Zbliżamy się powoli, powoli do naszego bossa. Zejście do udręki. O kurde, ile zielonych przedmiotów. Ale nie każdy zielony przedmiot jest fajny, ale to może być fajne. 2% budowy ciała. Nie bardzo. Kurde, jak się tam namnożyło tych kościotrupów. Ale w ogóle tym nawet nie możemy przejść. Jeszcze troszeczkę i zdobędziemy poziom. To się na pewno przyda tutaj, bo przeciwnicy mają 31 i 32, nawet widzę 33. Będzie łatwiej troszkę, ale też wolniej będziemy poziom zdobywać. To też jest taki tylko minus. Dobra. Dobra, ładnie. Tutaj się odezwały te kościotrupy. Dobra, 31 poziom. Zaraz sobie coś tam przydzielimy, bo jest tu ciężko. Mamy 3 punkty. Dajmy budowę ciała. Przebiegłość. Jeden punkt zostawimy w razie, jakby jakiś przedmiot potrzebował. I sobie tutaj przydzielimy. Może nie tyle co poświęcenie, co. Gdzie to jest? Tutaj kilka punktów.
16 poziom maksymalny. Co to daje? Jakieś umiejętności pasywne by mi się przydały. I to, ten czar. Właśnie, my nim władamy. Zauważcie, że nasze kościotrupy znikły po tym, jak żeśmy tutaj zaczęli inwestować w te skille. A czemu 3? O kurde. W sumie ta umiejętność, która powoduje, że zadajemy szybsze obrażenia, znaczy skraca czas rzucania czarów, o tak? To by się nam przydało. To by się nam przydało. I to jest chyba to. Minus 4,5 sekundy czasu odnowienia umiejętności i minus koszty rzucania, ale to koszty rzucania nie są takie istotne. Dobra, wchodzimy do tej lokacji, gdzie jest boss. Zdaje się. Aż przykisza wszystko. Dwa kości trupy zostały. Zacznijmy może od lewej strony. O, jest tutaj kapliczka oczyszczenia. Dobra, spoczko. To się na pewno przyda też. Kapliczka oczyszczenia. Tędy nie przejdziemy, niestety. Kościotrupy zostają bandki. Ej, 35 poziom goście mają. Strasznie wysoki. Będzie ciężko tutaj walczyć z takim przeciwnikiem. No cóż, a tutaj mamy przejście na drugą stronę mapy chyba. To za chwilę. Po kolei, nie wszystko naraz. No ta umiejętność, którą mamy, jest nawet fajna. O, elementarium. O, fajna tarcza, ale my tarczy nie używamy. Niestety. I to się nam w ogóle nie przyda. Cóż. Szkoda. O, tu jeszcze skrzynia jest. Wróć. Tak na te żółte przedmioty to tak szczerze nie bardzo zwracam uwagę. Otóż to jest całkiem fajne. Budowa ciała i przebiegłość. Odporność na przebicie, odporność na obrażenia od kwasów i trucizn. A nasze obrażenia się tu jakoś nam zmieniają? No to nie, bo większe obrażenia zadajemy od magii. To niech zostanie już, dobra. Dobra, tutaj mamy kapliczkę oczyszczenia. O, tutaj robi się nieciekawie. Oh shit. Nie, to coś
kościotrup niedobrze. No, a teraz mamy czterech. Trzech znowu, kto zginął? Ktoś znowu zginął, ja pierdziu. Sarkofag. Dobra, cały ekwipunek już zajęty prawie. Dobra, zajmijmy się teraz oczyszczaniem. O kurde. Dobra, żebym narobił. Poziom. O, shit. Jest. Nie ma miejsca już na pewno. Dobra. Kierunek miasto. Jajajajajaj. Przed sprzedażą troszkę sprawdzimy te przedmioty. Ale chyba raczej nie powinno nic być tutaj lepszego niż to, co mamy. O, ten pancerz. O kurde. Budowa ciała, przebiegłość. To nie. A to jest do tego? Poziom, to słaby przedmiot, nie będę chyba tego zbierał nawet. Tak mi się wydaje. Ale możemy schować ten przedmiot do skrzyni, powiedzmy, że będziemy zbierać te niebieskie. Chociaż to słabe, wymaga małego poziomu, bo 26. Oczywiście, abyśmy mieli sloty, to możemy później pomieszać te. Gdzie są moje rzeczy wszystkie? A nie. Nie rób mi takich akcji, panie. Dobra. Wracamy do sal udręki i bólu. Nędza. Zaraz zobaczymy, może z tych przymiotów coś fajnego będzie. A tu młot nas nie interesuje. Ale nędza straszna. Była ta kapliczka, dobra. Jaki obrót. Sekret. Ale nie ma żadnego niebieskiego przedmiotu. Maska witalności. 485 zdrowia, 4% zdrowia. Ja pierdziu. 3100. Ładny kozak. Bierzemy to. 4000 zdrowia, to ja pierdziu. A tutaj co mamy? Duchowość. To nie, słabiutkie. Ta maska może być. Przynajmniej na razie.
Dobra, gdzie jest ten nasz boss cały? Osraniec jeden. Niech się tam bucą, my sobie poczekamy. No, do roboty. Co stoicie? Jeden kosiot, no kurde. Czterech mamy. Tak, tu jest chyba przejść już do bossa. Tak mi się coś wydaje. Zanim tam pójdziemy, jeszcze tutaj trzeba do końca zbadać. Chodźcie tutaj, bo walicie w mur. Ten szlachcic, kurde bela, kto te nazwy wymyślał? Alabarda pośpiechu. Proszę, skoki klatek są, kurde, co jest? Dobra, możemy wracać. Do bossa. Ojejku. Tak, tu już jest boss. Trzeba się przygotować. Nie pamiętam, czy, jaką on magią operował, ale chyba tymi, kurde, witalnością i krwawieniem. Tak mi się coś wydaje. Dobra, ryzyk fizyk, wchodzimy. Przepuśćcie mnie. Przepuśćcie mnie, kosiotrupy. Tak, tu już jest boss. Wielki kapłan Zarthuzelhen. O kurde, mi przypierdzielił. Wszystkie kosiotrupy mi z... No jak, że co? Come see what's left of my wares. See you around.
kolejne starcie. Kurde, pieczona, to napierdziela. Uzyskałem z doświadczenia, ale co mi z tego doświadczenia? Ja pierdzielę. No już kosie trupy nie żyją. To jest strasznie. Znowu nie żyją, co jest? No bez jaj, panowie. Ja tutaj nic nie mogę zrobić. To jest jakaś porażka. Po prostu ten przeciwnik jest za mocny. Ale dobrze, że przynajmniej... Teraz już nie ma obstawy. Będzie łatwiejszym kąskiem. Dobra. Może sobie teraz poradzimy z nim. Co mi się cały czas życie traci samo? No bez jaj. Jeszcze troszeczkę. Na czwartym podejściu może się nam uda. Kurde! Kościotrupy. Szybko. Do pomocy. Jest. Padło bydle. Dobra, co my tu mamy? Zapiski jakieś. Postęp w zadaniu. Ale gość jest, kurczę, mega wytrzymały. Znaczy, może nie mega wytrzymały, ale mega dużo nam życia tracił. Z tych przedmiotów, które nam wydropił, to pewnie wszystko jest gówno warte. Duchowość, budowa ciała. No tak, standardowo. Gdzie są te zapiski? 500 punktów. To ma to ten Calderos, co zniszczyłeś tego kapłana, a więc zakończone. 7500. Zejście do udręki. Kościany klucz i schemat kościany klucz. Mój mistrz będzie rad za twą pomoc. Obdarzę cię tym oto kluczem. To jedyny sposób, by otworzyć starożytne miejsce rozsiane po tym świecie. Starożytne miejsce. Tak, wiele drzwi zapieczętowano wieki temu przez starożytne moce, o których wiedza przepadła. Drzwi znajdujące się przed tobą również są tego typu. Ale uważaj, klucz ulegnie zniszczeniu zaraz po użyciu, a te drzwi na powrót zapieczętują się za tobą. Gdy znajdziesz się wewnątrz, jedynym sposobem, sposobem na wyjście będzie pokonanie mistrza Inkwizytorium lub śmierć. Alkamos był arkowianinem obciążonym udręką Uruboruka. Teraz będzie cierpiał przez całą wieczność. Kim był Uruboru? Kolejne pytanie. Oczywiście ten klucz możemy sobie stworzyć, bo mamy schemat. Schemat kościany klucz. Nie wiem, gdzie te schematy możemy obejrzeć. Tak się zastanawiam. Tutaj chyba mamy schematy. Nie, to są zadania, przepraszam. To chyba tylko w mieście możemy. 15
13 kapliczek na 55 udało nam się na razie wyzwolić. Tu mamy zapiski z zadaniami chyba. Okej, moi drodzy, tutaj chyba sobie skończymy ten materiał. W następnym pójdziemy już tam do tych wrót tam. To jest klucz, który potrzebujemy. Kościany klucz. Bardzo cenny, bardzo rzadki przedmiot. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. A czego to z powrotem... Aha, dobra, bo to było lepsze to. Ja się, moi drodzy, z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się. Cześć.